Będzie w Gdańsku. To ja wiem, ja się domyślam. W dniu, kiedy będzie rozprawa, po 14, pamiętam, zadzwoni. Od 4 stycznia na terenie powiatu golubskiego działają dwa punkty z bezpłatną pomocą prawną dla wybranych grup mieszkańców miasta i całego powiatu. Jeden znajduje się w Kowalewie Pomorskim, drugi w Golubiu Dobrzyniu. Usługi w nich świadczą radcy prawni, adwokaci i przedstawiciele organizacji pożytku publicznego. Przychodząc do jednego z punktów, można dowiedzieć się, jak rozwiązać swój problem prawny i jakie przysługują nam uprawnienia. Pomoc obejmuje także przygotowanie projektów pism, poza procesowymi oczywiście, takie jak na przykład zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu czy wszczęcie postępowania sądowego. Czy ja muszę się odwołać do tego, czy czekać na wynik? W większości spraw mieszkańcy mogą uzyskać pełną poradę prawną podczas jednej wizyty w biurze. Jeśli nie chcemy tracić czasu na kolejne spotkania z radcą w tej samej sprawie, należy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, jakie posiadamy, dotyczące danego problemu. Są jednak sprawy, które wymagają głębszej analizy ze względu na złożoność problemu, z jakim przychodzą interesanci. Mówi jeden z radców prawnych pełniących dyżur w budynku starostwa. Zależy to od stopnia skomplikowania problemu. Najlepiej jest, żeby osoba przyniosła wszystkie dokumenty związane ze sprawą, bo to pozwoli na najszybsze zapoznanie się z materiałem i udzielenie porady czy wskazanie sposobu dalszego działania. Natomiast jeżeli przychodzi osoba, która opowiada o swoim problemie, natomiast wiadomo, że są dokumenty, których ja nie widzę, to zapraszam na kolejną wizytę z dokumentami, żeby udzielić pełnej informacji. Petenci biura bezpłatnych porad prawnych to w większości osoby starsze. Najczęściej oczekują porad w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz emerytur i rent. Pozostali dopytują o kwestie mieszkaniowe, socjalne i rodzinne. No i sam okręgowy turn przyznany od września, zdaje się, do... Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać osoby powyżej 65 roku życia, kombatanci i weterani, osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, młodzież do 26 roku życia, posiadacze karty dużej rodziny oraz zagrożeni lub poszkodowani w wyniku katastrofy naturalnej lub klęski żywiołowej. Porady prawne są udzielane zarówno przez adwokatów, jak i radców prawnych. Zachęcam i zapraszam mieszkańców w powiatu całego, powiatu golubsko-dobrzyńskiego, do korzystania z wiedzy, doświadczenia radców prawnych i adwokatów. Mogą tutaj przychodzić ludzie z całego terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego, z wszystkich gmin. Korzystając z tej okazji, naprawdę, Szanowni Państwo, uprzejmie proszę, jeżeli Państwo macie problemy, które wymagają rozwiązań prawnych, serdecznie zapraszam. Nieodpłatny dostęp do porad prawnych ma zniwelować zbyt często występującą dla wielu osób barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej. Jeden z punktów bezpłatnych prawnych porad na terenie powiatu mieści się w budynku starostwa przy placu Tysiąclecia 25 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 16. Drugi znajduje się w Kowalewie Pomorskim w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i również czynny jest 5 dni w tygodniu.